Jezus, numerem 3 Aneta Michała Kwako-Lublin, numerem 4 Maja Dębska Widzik-Starachowice, numerem 5 Sylwia Klaczyńska Sandowszczę, numerem 6 Małgorzata Śliwińska Wioletta Bydgoszcz, numerem 7 Agnieszka Iwańska Aplauz Warszawa, numerem 8 Katarzyna Pongowska, Herkules Warszawa, numerem 9 Sylwia Kuśte, Olim Zabrze i numerem 10 Joanna Łucińska, Wioletta Bydgoszcz. No więc tam jest, panie państwo, przyjechali w zasadzie całego kraju. Są zawodniczki z północy, i z południa, i ze wschodu, i z centrum. A teraz ja podzielę tę grupę na dwie grupy, może do numeru 6 proszę zawodniczki na środek. Od 2 do 6, tak? No i też takie wstępna ocena, zanim przejdziemy do porównań, żeby sędziowie mogli wyrobić sobie zdanie co do aktualnej formy i wyglądu zawodniczek. Bardzo proszę, postawa przodem. W tej konkurencji nie ma pust obowiązkowych, ocenia się sylwetkę i ogólny stopień przygotowania, prezencję sceniczną, te wszystkie elementy. Prawo zwrot, postawa bokiem. Prawo zwrot, postawa tyłem. I w prawo zwrot, postawa bokiem znowu. I w prawo zwrot, postawa przodem. Dziękuję bardzo. Proszę cały ten szereg na swoje miejsca w tym najczęściej sceny. Ale proszę zapraszam pozostałe cztery zawodniczki. Bardzo proszę. Postawa przodem. Te wszystkie elementy stroju, obuwia i tak dalej są bardzo precyzyjnie odwołane w przepisach. Prawo zwrot, postawa bokiem. Prawo zwrot, postawa tyłem. Prawo zwrot, postawa bokiem. I prawo zwrot, postawa przodem. Dziękuję bardzo. Proszę na swoje miejsce w tylnym szeregu. No i teraz zacznę porównania. Prawo zwrot, postawa bokiem. Patrzymy przed siebie, tak, nie nas. Dobrze, prawo zwrot, postawa tyłem. Prawo zwrot, postawa bokiem. I w prawo zwrot ponownie przodem.
Dziękuję, proszę na swoje miejsca w tylnym szeregu. Postawa przodem. Prawo wzrok, postawa bokiem. Prawo wzrok, postawa tyłem. Prawo wzrok, postawa bokiem. I prawo wzrok, postawa przodem. Dziękuję bardzo, proszę na swoje miejsca w szeregu. Ja tylko powiem, że takie eliminacje odbywają się dzisiaj, proszę Państwa, w wielu, wielu krajach świata. Prawo wzrok, postawa bokiem. Prawo wzrok, postawa tyłem. Ktoś nie chce się zainteresować. Prawo wzrok, postawa bokiem. I prawo wzrok, postawa przodem. Są jeszcze jakieś porównania? Dziękuję bardzo, proszę na swoje miejsca w szeregu. Panowie Sylwetki, jak szeroko i bardzo do talii, prawda? Najpierw wąska i starego jeszcze co walki. No szerokość bioder, długość nosu, wygląda długości połowia. Te wszystkie elementy takie ogólne, a potem no również jakość tego ciała, prawda? Czy ono jest jemne, twarde, odpuszczone, odwodnione odpowiednio. I to wszystko musi być na poziomie, bo takie dyscypliny wymagane. Ostatni rzut oka na zawodniczki. Dziękujemy bardzo. Duże brawa. Lewo wzrok. Thank you.
Dziękuję bardzo, byłem od Bronx, od niego wyłączony. Piękne i zdatne kobiety dla zawodniczki z numerem 6, Małgorzaty Siwińskiej, Joletta Bydgosz. Miejsce drugie, no to najważniejsza decyzja, prawda, tak powiem drugie, bo nie wiadomo, kto pierwsze. No mamy dwie piękne, zgrabne kobiety, tam z tyłu czekające na berdy. No i kto zajął miejsce drugie? Miejsce drugie dla zawodniczki z numerem 2, Joanny Ganske, Joleczka Pyszo. No i miejsce pierwsze dla tej najzgrabniejszej, najlepiej przygotowanej, uczciwej formie, Joanny Ucińskiej, klubu Violetta Bydgoszcz. Proszę Państwa, to jest taką zawodniczą Europy. No teraz będziemy życzyli, żeby Kijot jakieś do rezultatów tak kontynuuje, to na pewno nastąpi. Żeby ten Kijotie zaradziła miejsce medalowe. To w takim przypadku, że mamy trzy zawodniczki na pierwszych miejscach z jednego klubu, Violetta Bydgoszcz. No ale też klub bardziej wprowadzi te zajęcia fitness na wysokim poziomie. Bardzo proszę sponsorów i pana burmistrza o wspólne zdjęcie. Tak się pomiędzy panie, że tak powiem, poprzedykajcie, żeby to rozsłuchnie się troszkę tak. To bardzo miłe zdjęcie z takimi kobietami, z paniami. Dziękuję sponsorom, teraz same zawodnicy. Prosimy o ładną jakość, bo nie pozę, ale postawę przynajmniej. Pani się złapcie, pani się złapcie. Może być tak, może być rąk, pani proszę. Stańcie razem i złapcie się za pani. Dziękuję bardzo, zostają same medalistki, te najlepsze. No i sam jeszcze punkt zdjęcia, bardzo proszę z kucharami. Dziękuję i dostaję sama najlepsza mistrzyni. Nie będę w tym wypadku mówił, że to jest kamienna rzęta, no ale ciało jest dobrze takie skonowane, ujednolicone, prawda? I prosili jeszcze panią Joannę Ucińską o jakąś atrakcyjną postawę. Dziękuję bardzo. No i życzymy sukcesów na mistrzostwach.